Cześć, z tej strony Paweł z kanału Grant Adam. Dzisiaj mam dla Was recenzję świetnej gry kooperacyjnej, a jest nią Kuchenna Gorączka od wydawnictwa Galacta, któremu serdecznie dziękuję za przesłanie gry do recenzji. Gra jest przeznaczona dla dwóch do maksymalnie czterech osób, no i wraz ze swoimi współgraczami będziecie tutaj prowadzili własną restaurację. Do Waszych zadań będzie należało zapraszanie gości, zbieranie od nich zamówień, przygotowanie dla nich dań, no i zadbanie o to, aby nie brakowało Wam żadnych składników. A jeżeli już Wam zabraknie, to będziecie musieli udać się na zakupy, no i dbać o to, aby zawsze były czyste naczynia, no bo nie może się zdarzyć sytuacja, że nie będziecie mieli na czym wydać dania dla Waszych gości. Brzmi łatwo? Macie rację. Tylko brzmi. To jest nasza restauracja, którą wspólnie z innymi graczami będziemy prowadzili. Jak widzicie, na planszy tej restauracji znajdują się takie okrągłe pola, są to pola akcji, na które będziemy kładli nasze klepsydry, czyli naszych kucharzy, aby wykonać określone akcje. Celem tej gry jest obsłużenie jak największej ilości gości i zdobycie określonej liczby monet albo reputacji. Tak więc w zależności od tego, jakie cele mamy podstawione przez scenariusz, no to tak musimy prowadzić naszą restaurację, aby je zrealizować. Grę rozpoczynamy zawsze od zaproszenia gości do naszej restauracji, czyli stawiamy naszą klepsydrę na pierwszym polu akcji, no i wtedy dwóch gości wchodzi do naszej restauracji. Zawsze musimy czekać, aż piasek w klepsydrze się przesypie i dopiero wtedy możemy ponownie użyć tej klepsydry. Każdy z graczy będzie korzystał z dwóch klepsydr lub białej klepsydry, która jest pomocą kuchenną, no i jest dostępna dla każdego z graczy. Ewentualnie możemy na początku zmiany ustalić, że jeden gracz będzie tą pomocą kuchenną dysponował. No i jeżeli już mamy gości zaproszonych do restauracji, no to zajmujemy wtedy drugie pole akcji, no i bierzemy kartę gościa do siebie na planszę gracza. I w tym momencie jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie dania dla tego gościa. Na początku bierzemy talerze, które są pokazane na karcie naszego gościa. No i widzimy, że ten gość chce dwa dania. A więc musimy pobrać składniki na te dania, które są tutaj pokazane. W tym celu zajmujemy pole akcji w magazynie. No i możemy wziąć tyle składników, ile jest potrzebnych, aby przyrządzić danie dla gości, których aktualnie my obsługujemy. Nie możemy wziąć więcej, nie możemy dawać tych składników drugiemu z graczy. Możemy wziąć maksymalnie tyle, ile potrzebujemy dla siebie. Jak widzimy, oprócz tego, że musimy przygotować te składniki, ten gość chce jeszcze też przyprawy. No i w celu pobrania przypraw dla gracza zajmujemy pole akcji przy szklarni. No i wtedy możemy pobrać przyprawy, aby dodać do tego dania dla naszego gościa. No więc jeżeli już przygotowaliśmy danie dla naszego gościa, to teraz musimy je ugotować. Na karcie gościa jest pokazane, ile dokładnie ma się gotować danie dla niego. No więc wtedy stawiamy naszą klepsydrę na kuchence. No i w tym momencie możemy przesunąć danie z poziomu 0 na poziom 1. No i każda kolejna klepsydra na polu kuchenki pozwala nam przesunąć to danie o jeden poziom w dół, więc jeżeli gość chciał, aby danie miało trzeci poziom, że tak powiem, ugotowania, no to w tym momencie dzięki trzem klepsydrom osiągnęliśmy to, co jego gość od nas oczekiwał. No i jeżeli mamy, tak jak w przypadku tego gościa, dwa dania, no to musimy ugotować także drugie, więc używamy kolejnej klepsydry. No i teraz już widzimy, że oba dania są gotowe, więc możemy je wydać. No i w tym celu kładziemy klepsydrę z powrotem na polu akcji, na którym przyjmowaliśmy zamówienie od gości. No i w tym momencie wydajemy dania naszemu gościowi, no i dzięki temu dostajemy napiwek. Warto też wspomnieć o tym, że jak przyjmujemy zamówienie od gościa, no to dostajemy też jedną monetę za napój, który zamawia.
Jeżeli mamy te stos brudnych naczyń, tak jak w tym wypadku, no to wtedy zajmujemy pole akcji przy zmywaku. No i kładąc jedną klepsydrę przy zmywaku możemy zmyć trzy naczynia, no to wtedy je zabieramy, obracamy na czystą stronę i kładamy na miejsce, gdzie trzymamy czyste naczynia. Jeżeli zabraknie nam któryś ze składników i musimy kupić coś, no to wtedy dajemy naszą klepsydrę koło samochodu, no i możemy kupić składniki. I tutaj na karcie podpowiedzi mamy pokazane, co możemy kupić podczas jednej wizyty w sklepie. Tak więc możemy kupić 5 składników jednego rodzaju, 3 tanie przyprawy jednego rodzaju, albo 2 drogie przyprawy jednego rodzaju. W grze Kuchenna Gorączka jest bardzo duża ilość kart gości. Każdy z gości będzie chciał inne dania, będą one o różnych poziomach trudności, no i w zależności od tego, jak trudne będzie danie do przygotowania, to zarobimy więcej pieniędzy albo zyskamy więcej reputacji. To są karty naszych gości. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. No i są one naprawdę różne. Niektórzy goście będą nam dawali same monety za przygotowanie potraw dla nich. Niektórzy, tam gdzie mamy zaznaczoną gwiazdkę, będą zwiększali naszą reputację, jeżeli dania dla nich zostaną poprawnie przygotowane. Jak widzicie, dania różnią się poziomem trudności. Niektóre są łatwiejsze do przygotowania, niektóre trudniejsze. No i za te trudniejsze będziemy dostawali więcej pieniędzy, no i lepszą reputację, jeżeli je wykonamy. No i mamy też gości VIP, czyli tych fioletowych, dla których posiłek zawsze składa się z 2 dań, no i te dania są zdecydowanie najtrudniejsze do przygotowania. W grze występują także karty wydarzeń, które będziemy dociągali na początku każdej zmiany, no i te karty wydarzeń będą sprowadzały na nas różne nieszczęścia. Uwierzcie mi, jest ich naprawdę sporo. Jak widzicie, podczas rozgrywki mamy różne karty wydarzeń, które będziemy dobierali podczas każdej zmiany. No i te wydarzenia sprawiają, że spadnie na nas 7 plag egipskich. Są to wydarzenia bardzo przeszkadzające nam w rozgrywce. Niektóre każą nam usunąć przyprawy, niektóre sprawiają, że będziemy mieli do użycia o jedną klepsydrę mniej. Niektóre sprawią, że będziemy mieli niedostępne jakieś pola akcji albo będziemy mieli mniej monet, gdyż nas okradną. Tak więc naprawdę różne nieprzyjemne rzeczy przez karty wydarzeń będą nas spotykały. W grze mamy 8 scenariuszy. No i fajne jest to, że te scenariusze po kolei będą nam dodawały nowe elementy do rozgrywki, aż w końcu po 8 scenariuszu będziemy mogli już cieszyć się pełnią możliwości, która niesie nam gra Kuchenna Gorączka. No jeżeli przebrniemy już przez te wszystkie scenariusze, no to autorzy gry zadbali o to, abyśmy mogli dalej cieszyć się grą i przygotowali dla nas kilka kart zadań, które mają różne stopnie trudności w zależności od tego, w ilu graczy będziemy rozpoczynali rozgrywkę oraz inne cele będziemy musieli osiągnąć przy wyborze poszczególnych z tych kart zadań. No i jeżeli już kończymy wszystkie scenariusze, które są dostępne w naszej instrukcji, no to mamy zadania, dzięki którym ta gra będzie bardziej regrywalna. Mamy 5 kart zadań, które będziemy mogli wybrać podczas kolejnych rozgrywek. No i w zależności od tego, w ile osób gramy, no to mamy różne cele do zrealizowania. Każdy scenariusz, który jest ukazany w naszej instrukcji, ma 2 tryby, które możemy rozegrać. Jest to tryb normalny, czyli w którym cele są łatwiejsze do zrealizowania, oraz tryb wyzwania, no, gdzie już te cele będą trudniejsze, no i będziemy musieli się naprawdę natrudzić, aby je wykonać. A więc tutaj będziemy już musieli bardzo komunikować się między sobą, bardzo zadbać o to, aby nasze ruchy były przemyślane, no i żeby nie wdzierał się chaos do naszych poczynań, no bo wtedy ciężej będzie nam ten tryb wyzwania zrealizować. W grze mamy także karty podpowiedzi, które zwłaszcza w początkowych rozgrywkach bardzo ułatwiają nam zadanie, no bo będziemy mogli troszkę ogarnąć ten chaos, który na planszy będzie powstawał, no bo będziemy wiedzieli, ile i jakie składniki możemy dobrać podczas zakupów, no i nie będziemy musieli się zastanawiać, no i pytać graczy i tracić czas na to,
aby dojść do tego, ile i czego mogę w danej chwili kupić. W grze mamy także karty podpowiedzi, dzięki którym będziemy wiedzieli, jakie składniki i ile tych składników możemy kupić podczas wizyty w sklepie oraz jakie mamy rozmiary talerzy. Jest to istotne dlatego, że podczas pełnej rozgrywki będziemy mogli wydawać dania na talerzu o jeden rozmiar większy niż gość chce na swojej karcie. No i te karty podpowiedzi, zwłaszcza w początkowych rozgrywkach, pozwalają nam lekko opanować chaos, który będzie się wkradał w nasze poczynania. Niektórzy z gości, oprócz tego, że dadzą nam monety, no to także będą mogli zwiększyć naszą reputację, znaczy reputację naszej restauracji. No i w zależności od tego, jak ta reputacja będzie wysoka i w ile osób będziemy grali, to będziemy zdobywali nagrody za osiągnięcie poszczególnych poziomów tej reputacji. To jest nasza plansza reputacji. No i tak jak widzieliście, niektórzy z gości będą nam pozwalali zwiększać naszą reputację. No i będziemy wtedy przesuwali nasz znacznik tutaj na torze reputacji. W zależności od tego, w ile osób będziemy grali, no to przy innej ilości reputacji będziemy dostawali nagrody. Mamy 8 różnych nagród, dzięki czemu będziemy w stanie troszkę zniwelować te przeciwności losu, które otrzymujemy przez karty wydarzeń. No a nagrody są różne. Możemy otrzymywać jedną monetę w momencie, kiedy wypraszamy gościa. Możemy zmyć więcej naczyń podczas jednego zmywania, albo podczas każdej kolejnej zmiany będziemy mieli 10 sekund więcej na jej rozegranie. Gry planszowe do tej pory przyzwyczaiły nas do tego, że mamy bardzo dużo czasu na podejmowanie decyzji. Możemy się zastanowić, jaki ruch chcemy wykonać, jaką kartę chcemy zagrać. Kuchenna gorączka pokazuje nam, że tu coś takiego w tej grze nie istnieje. Mamy 4 minuty, aby rozegrać naszą zmianę w restauracji. No i w te 4 minuty musimy zrobić naprawdę dużo rzeczy. Musimy zaprosić gości, zebrać zamówienia, przygotować dla nich dania, co niekoniecznie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. No i zadbać o to, aby nie brakowało nam składniku. Musimy robić zakupy, musimy chodzić po przyprawy, musimy zmywać naczynia, bo będą nam brudne zalegały na zmywaku. No więc jest naprawdę dużo rzeczy, które musimy ogarnąć. Czasami jest tak, że nasza kuchenka ma awarię, zatrzasnęły nam się drzwi do magazynu i musimy wezwać ślusarza, aby je otworzył. Więc naprawdę dużo rzeczy musimy ogarnąć podczas naszej tury. No i nie ma tutaj czasu na to, aby się zastanawiać i głowić przez kilka minut, co mam zrobić, no bo te 4 minuty, które mamy na naszą turę, naprawdę bardzo szybko mijają. W tej grze bardzo fajny jest klimat, który naprawdę odzwierciedla to, co w prawdziwej kuchni się dzieje. Mamy tutaj presję czasu, która wymusza na nas bardzo szybkie działanie, podejmowanie szybkich decyzji. Jeżeli gramy większą ilość graczy, no to czasami się przekrzykujemy, bo brakuje nam jakiegoś składnika, prosimy kogoś, aby poszedł go kupić. Naprawdę musimy tutaj dużo rzeczy ogarnąć, dużo rzeczy skomunikować z innymi graczami, aby w końcowym rezultacie osiągnąć sukces w tej grze. Więc komunikacja jest tu bardzo ważna, no i przez to, że musimy szybko podejmować decyzje, często wkrada nam się chaos. No i tutaj widziałem, że ktoś miał zarzut, że w gameplayu widać, że ta gra jest chaotyczna. Nie, gra nie jest chaotyczna. Chaotyczne mogą być tylko nasze decyzje, które podejmujemy, a ten chaos wynika z tego, że mamy naprawdę mało czasu, dużo rzeczy do zrobienia i nie mamy nawet chwili, aby się zastanowić, co mam teraz zrobić, tylko musimy bardzo szybko podejmować te decyzje i bardzo szybko reagować na to, co na planszy się dzieje. No, często są sytuacje takie, że ktoś przygotowuje danie dla jakiegoś gościa i w ostatniej chwili zabiera nam nasze składniki, które my chcieliśmy właśnie użyć, aby przygotować nasze danie. Więc wtedy szybko musimy albo poprosić kogoś, aby poszedł na zakupy, albo naszą pomoc kuchenną tam wysłać, a więc naprawdę dużo rzeczy musimy skoordynować i dużo rzeczy musimy wziąć pod uwagę podczas tej rozgrywki, a czasu naprawdę jest niewiele, aby to wszystko ogarnąć. Dużym plusem tej gry jest fakt, że nieważne w ilu graczy zasiądziemy do tej rozgrywki, to zawsze ta gra będzie wyglądała inaczej, tak? Inne wyzwania będzie stawiała na nas przed nami ta gra, jeżeli zasiądziemy w 2 osoby, a inne wyzwania, jeżeli będziemy grali w 4 osoby. W 2 osoby największym problemem jest ogarnięcie tego wszystkiego, co mamy tutaj zrobić. No jest tylko 2 graczy i 2 graczy musi ogarnąć zakupy, zamówienia, gotowanie, mycie talerzy, czasami naprawę kuchenki. Więc tutaj w 2 naprawdę jest często chaos, często jest pośpiech, bo czasu jest mało, a dużo rzeczy musimy tutaj skoordynować, aby osiągnąć sukces w tej grze. Natomiast jeżeli gramy w 4 graczy, no to jest troszkę spokojniej. Możemy rozdzielić zadania, kto ma co robić, kto za co ma odpowiadać.
i dzięki temu jest to bardziej poukładane, jest mniejszy chaos, więcej możemy ogarnąć, szybciej możemy wszystko załatwić, co mamy do załatwienia w danym czasie. Szybko możemy ogarnąć, co się dzieje na planszy. No i jest to gra troszkę przez to łatwiejsza, aczkolwiek stawia inne wyzwanie, bo na koniec każdej zmiany musimy zapłacić naszym kucharzom za pracę. A więc w dwie osoby łatwiej to uzbierać, bo mamy mniej kucharzy do opłacenia, natomiast w cztery osoby mamy tych kucharzy więcej, więc musimy tutaj wypraszać gości, tych, którzy mniej nam zapłacą za dania, a starać się zbierać do restauracji osoby, które zadania nam zapłacą więcej, no i wtedy łatwiej będzie nam po prostu opłacić kucharzy, no i nie będziemy tracili ich, bo na przykład będą chcieli strajkować, bo im nie zapłaciliśmy. Tak więc no tutaj, w zależności od tego, w ile osób przysiądziemy do gry, no to inne wyzwania, przed innymi wyzwaniami będziemy w tej grze stawać. Jeżeli chodzi o minus gry Kuchenna Gorączka, to moim zdaniem jest tylko jeden, a są nim plansze dla graczy, które są bardzo cienkie, no i musimy uważać, aby ich nie zniszczyć. Są delikatne, łatwo możemy je połamać, łatwo możemy je zalać, więc no tutaj to jest minus, bo cała reszta gry jest fajnie zrobiona z grubej tektury, komponenty są drewniane, sklepsydry są też fajnie wykonane, natomiast te plansze gracza są bardzo cienkie, no i naprawdę trzeba uważać, aby się nie zniszczyły. Jeżeli chodzi o moją ocenę gry Kuchenna Gorączka, jest to 6 punktów na 6. Gra jest naprawdę rewelacyjna, szybka, czas rozgrywki to jest około 30 minut. Dzięki temu nie zastanawiamy się, nie tracimy czasu na to, aby czekać, jaką decyzję podejmie nasz współgracz, bo tutaj wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, tak więc szybko naprawdę te tury mijają. No i podczas jednego spotkania jesteśmy w stanie rozegrać kilka rozgrywek. No i dzięki temu ta gra naprawdę często będzie lądowała na moim stole, no bo będę chciał pokazać naprawdę dużej ilości graczy, bo jest naprawdę fajna, jest innowacyjna, pokazuje nam coś nowego. Coś, co jest rzadko spotykane w grach planszowych. Ta gra jest naprawdę bardzo szybka, bardzo regrywalna, dużo rzeczy się tutaj dzieje, musimy naprawdę szybko podejmować decyzje. No i to jest cała siła tej gry, bo mówię, rozgrywka jest szybka, bardzo łatwe są zasady, szybko możemy je wytłumaczyć innym graczom, no i dzięki temu szybko możemy zacząć granie. No i teraz czas na wynik naszego konkursu, w którym do wygrania był egzemplarz gry Nieustraszeni Normandia. No więc mamy 10 osób, z których jedna zostanie zwycięzcą konkursu, no i otrzyma egzemplarz gry Nieustraszeni Normandia od wydawnictwa Ogry Games. No więc teraz szybko poskładam wszystkie karteczki i przystąpimy do losowania. No to losy mam już gotowe. Czas zamieszać i wybrać zwycięzcę. And the winner is and Oscar goes. Przepraszam. And the games. The game goes to Liliana Kowalska. Proszę o przesłanie danych do wysyłki poprzez mojego fanpage'a na Facebooku. No i dziękuję wszystkim za udział w konkursie, a zwycięzcy gratuluję. Jeżeli ta recenzja Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które na moim kanale będą się pojawiały. No i będziecie mogli też wygrać swoje egzemplarze różnych gier, a subskrypcja pozwoli Wam być na bieżąco ze wszystkim, co się na kanale będzie pojawiało. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia.